Jeżeli zostawisz subskrypcję z dzwoneczkiem w ciągu najbliższych 10 sekund, to jutro rano wleci do ciebie banknot przez okno o wartości 1 000 000 zł. Naprawdę. Siema, z tej strony Wezif. Przed filmem chciałem wam powiedzieć, że odnowiłem sklep z grafikami. A więc dzisiaj awatar kosztuje 4,99, miniaturka 4,99, a baner 14,99. Ale wprowadziłem dla was coś takiego jak zestawy. Pierwszy zestaw to starter. Kosztuje on 14,99 i zawiera baner oraz awatar. Następny zestaw to starter plus. Jest to ulepszony starter. Zawiera on baner, awatar oraz dwie miniaturki. Całość kosztuje 19,99. Ostatni najbardziej opłacalny zestaw to premium. Zawiera on baner, awatar i 5 miniaturek. Kosztuje on 39,99. Wszystkie grafiki możecie zakupić poprzez Discorda, którego macie podanego w opisie. Dostępne płatności na ten moment to PaySafe Card, przelew oraz SMS-y, z tym, że niestety SMS-em będziecie musieli zapłacić 2 razy więcej, ponieważ strona, przez którą wypłacam pieniądze, pobiera aż 50% prowizji. Ja już nie przeszkadzam i zapraszam do obejrzenia filmu. Siema, z tej strony Wezif, jeszcze tak przed chwilą chciałbym was zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczka oraz oczywiście wpalić na Instagrama Wezify. A dlaczego tam możecie wpaść? Ponieważ tam, uwaga, odpisuję na waszą każdą wiadomość, dosłownie tak. Jeśli napiszecie tam mi sieba, napiszecie tam mi cześć, zadacie jakieś pytanie, ja wam na to wszystko odpiszę. Także naprawdę, jeśli chcecie właśnie ze mną porozmawiać, no to śmiało piszcie na tego Instagrama Wezify. Ale posłuchajcie, zostawcie tam również followa oraz serduszko, ponieważ to jest wymóg, żeby móc ze mną porozmawiać. Generalnie follow oraz serduszko, naprawdę to jest dla was, nie wiem, 5 sekund, żeby zostawić serce pod najnowszym zdjęciem i followa, a mi to bardzo właśnie pomaga i motywuje mnie właśnie do dalszej pracy nad tymi zdjęciami, ponieważ ja naprawdę się tam staram, jeśli chodzi o robienie zdjęć. No i posłuchajcie, zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No i jeśli chcecie, żeby ze mną pograć, no to jedyne, co musicie zrobić, to zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, dać łapkę w górę pod filmem i dodać mnie do znajomych w Fortnite Wezif.ty. Ja tam gram często z widzami i staram się w miarę codziennie teraz, także generalnie dodawajcie mnie tam właśnie na to konto, ponieważ tam często gram z widzami. No i posłuchajcie, właśnie propos subskrypcji z dzwoneczkiem, no to chciałbym właśnie tutaj pogratulować 5 ostatnim osobom, które zostały subskrypcję z dzwoneczkiem. Właśnie pozdrawiam was, a jeśli ty chcesz tutaj dołączyć, no to nic prostszego, po prostu zostawiasz subskrypcję z dzwoneczkiem, dajesz łapkę w górę pod filmem, no i wystarczy, że masz subskrypcję ustawioną na publiczne, no i masz szansę się rzeczywiście tutaj pojawić. No i posłuchaj, daj łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No i posłuchaj, jeśli chcesz, abym ci przybił serduszko, no to napisz w komentarzu głośnik, a ja ci przybnę serduszko. Także każdy komentarz o treści głośnik serduszkuje, wystarczy, że dodasz do swojego komentarza głośnik, możesz samo głośnik również napisać, ja ci dam po prostu serduszko. Ważne, aby twój komentarz zawierał słowo głośnik. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, wpadaj na mojego Instagrama, Wezify, na mój drugi kanał. Wpadaj właśnie tego Instagrama, ponieważ naprawdę się tam staram nad zdjęciami. Zapraszam również na Discorda, no i na ten drugi kanał. No i zapraszajcie mnie do znajomych w Fortnite Wezif.ty, a my już będziemy przechodzić do filmu. Dobra, a więc teraz wam opowiem troszeczkę o jednym z większych błędów Epika, ponieważ ono pokazało nam praktycznie calusieńką mapę, no i dzięki temu błędowi właśnie możemy poznać całą mapę, jak będzie już wyglądała w Fortnite pod koniec tego sezonu. Możliwe również, że to jest celowy zabieg Epika i chce nas trollować, po prostu mapa będzie całkowicie inaczej wyglądała, jednak w to naprawdę szczerze wątpię i 99,9% to jest takie po prostu, że rzeczywiście ta mapa taka będzie. Generalnie, jak możemy zaobserwować, mapa będzie wyglądała praktycznie jak ta w poprzednim sezonie, po prostu będzie bardzo mało wody, no i naprawdę mapa będzie mega podobna co do poprzedniego sezonu. Naprawdę praktycznie niczym się nie będzie różniła, będziemy mieli również właśnie miejscówkę nazwaną Ruiny, będzie to oczywiście nasza Atlantyda w Fortnite i będzie to miejscówka Aquamana najprawdopodobniej, generalnie on tam będzie bossem, no i możliwe, że tam będziemy mieli jakieś itemki właśnie z Aquamana i tak dalej. Dajcie znać w ogóle, jak myślicie, jakie itemki będą z Aquamana, ponieważ myślę, że to będzie naprawdę coś fajnego, może na przykład trójząb. Ciekawe by to było, no i no nie wiem, napiszcie generalnie, jakie właśnie będą według was itemki z Aquamana. No i właśnie możemy zaobserwować, że praktycznie tutaj nie będzie wody, będą oczywiście stacje paliw i tak dalej, generalnie będą drogi, jak możecie zauważyć, no i generalnie będziemy mogli jeździć autami po tej mapie, no i naprawdę będzie bardzo fajnie. Generalnie możemy również zauważyć, że mamy praktycznie wszystkie tutaj miejscówki, jeśli chodzi o to w Fortnite, no i generalnie, no praktycznie żadna miejscówka nie znikła z poprzedniego sezonu. Wszystkie po prostu zostały
i będzie to praktycznie tak samo wyglądało, oprócz tego, że agencja wygląda troszeczkę inaczej. No i możemy zaobserwować również, że tutaj dalej jest Shark, tylko no to już nie będzie nazwana miejscówka, po prostu będzie to jak takie mniejsze domki na przykład na mapie, które po prostu nie są nazwanymi miejscówkami. Generalnie właśnie dajcie znać, czy będziecie tęsknić za właśnie tą miejscówką, ponieważ ja naprawdę będę tęsknił. No i generalnie Rekin to była moja ulubiona miejscówka w tej gierce tak naprawdę. Zawsze tam latałem, jak pewnie widzieliście po starych gameplayach. Generalnie naprawdę tam zawsze latałem i to była moja ulubiona miejscówka. Po prostu kochałem Grappler na przykład, także naprawdę no uwielbiałem grać itemami z Rekina, ponieważ naprawdę były mega dobre. No i generalnie tak patrząc na tą mapę, no to praktycznie niczym się ona nie zmieni. Generalnie wszystko będzie wyglądało identycznie, bodajże naprawdę tutaj chyba nic się nie zmieniło. Będzie tylko jedna dodatkowa miejscówka, agencja będzie troszeczkę przerobiona. No generalnie naprawdę będzie bardzo ciekawie. Oczywiście mamy tutaj właśnie tą łódkę, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale w Fortnite jest jedna miejscówka, która zmienia właśnie swoje położenie co mecz. Generalnie jest to łódź, na której jest naprawdę bardzo dużo lutu i jest to miejscówka dla spoceńców. Generalnie tam lata często dużo osób, bo to niedawno została po prostu odkryta ta miejscówka. No i naprawdę bardzo dużo osób tam lata. Generalnie już w tej aktualizacji bardzo dużo wody opadło. No i generalnie możliwe, że nawet w tej aktualizacji będziemy mogli już jeździć autami za jakieś 2-3 dni. Jednak no tutaj to jest tylko moja teoria i według mnie już może to być powoli możliwe, ponieważ no jest bug, jak pewnie wiecie, że nam wyświetla, gdzie są stacje paliw. Także no naprawdę myślę, że auta mogą już wejść naprawdę no w tej aktualizacji to tak na 90% według mnie, ale to jest tylko moja opinia i nie musi się ona okazać oczywiście prawdziwa. Generalnie właśnie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, która mnie ogląda, tego nie robi. Także subskrypcja z dzwoneczkiem, no to jakby to jest obowiązek każdego porządnego obywatela w Polsce. Więc po prostu subskrybujmy kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeśli nie jesteś z Polski, no to no, co mogę ci powiedzieć? Żeby być porządnym człowiekiem, musisz zasubskrybować mój kanał wraz z dzwoneczkiem. Zostaw oczywiście łapkę w górę, no i wpadaj na mojego Instagrama łezywyty, ponieważ tam możesz za mną sobie pogadać, zaproś mnie do znajomych łezyw.ety. No ja ci dam 5 sekund na zostawienie łapki w górę, także 5, 4, 3, 2 oraz oczywiście 1, dobra, a my już możemy przejść do kolejnego newsa. Dobra, a więc generalnie teraz wam powiem troszeczkę o Kapitaniu Ameryce, generalnie kiedy on się pojawi w Fortnite i tak dalej. Generalnie według pierwszych przecieków, to miał Kapitan Ameryka wejść do sklepu 4 lipca, czyli właśnie na moment nagrania tego filmu za 2 dni, jak wy to widzicie, no to jutro. Jednak generalnie leakerzy informowali nas wszystkich, że skin prawdopodobnie będzie po prostu wcześniej w Fortnite'cie, jednak no generalnie jego było to właściwie moim zdaniem niczym potwierdzone, ale właśnie leakerzy powiedzieli, że skina będziemy mieli już dzisiaj. Generalnie oczywiście na moment nagrywania tego filmu, czyli jakby dla was to wczoraj. Jednak no jak pewnie wiecie, wczoraj nie otrzymaliśmy tego skina, ale właśnie mieli niektórzy połowicznie rację, ponieważ no generalnie skina nie otrzymaliśmy, ale otrzymywaliśmy pierwszą zapowiedź tego skina, ponieważ Epic na swoim Twitterze właśnie dało oto taką samą zapowiedź, czyli mamy tutaj 3 emoji, emoji tarczy, gwiazdy oraz fajerwerek. Generalnie oczywiście tarcza i gwiazda oznacza Kapitana Amerykę, a fajerwerki jest to święto niepodległości USA po prostu, czyli 4 lipca. No i generalnie prawdopodobnie wtedy wejdzie właśnie ten skin, no i najprawdopodobniej 4 lipca będziemy mogli go już zakupić w Fortnite'cie. I na pewno się pojawi mnóstwo sposobów, jak go zdobyć za darmo, no i generalnie do naprawdę uważajcie na różne sposoby. Generalnie no sposoby oczywiście jakieś tam będą, które rzeczywiście będą działały. Między innymi jednym z tych sposobów, jak zdobyć Kapitana Amerykę za darmo, jest to pisanie do Epic, że niby go zakupiliśmy, a go nie dostaliśmy i możemy za to dostać bana, ale możliwe, że jakiś nierozgarnięty pracownik od Epica nam rzeczywiście podaruje tego skina. Kolejny sposób jest to po prostu branie udziału w konkursach youtuberów, no i co tutaj dużo mówić, jeśli wam się uda, no to po prostu macie szczęście, generalnie polecam wziąć po prostu udział u wielu youtuberów, no i macie naprawdę duże szanse. I jak będziecie chcieli, to zrobię wam jeszcze jeden film o tych sposobach, troszeczkę je dokładnie omówię, przetestuję na przykład różne kody, o których zawsze mówię, że nie działają, także napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym to po prostu sprawdził wszystko, ja to dla was oczywiście z chęcią zrobię, także generalnie piszcie w komentarzach, czy chcecie coś takiego. Generalnie o skinie za dużo nie wiemy, jednak najprawdopodobniej będzie do niego dodana emotka, no i plecak oraz oczywiście zbierak. Generalnie tyle na razie wiemy właśnie o całym tym zestawie, będzie on kosztował pewnie z 2000 VDolców, jeśli chodzi o cały zestaw. Skin sam obstawiam, że będzie od 1200 do 1500 VDolców kosztował. No i generalnie emotka możliwe, że będzie na przykład darmowa. Jedyne co nam obecnie pozostaje, no to czekać na tego Kapitana Amerykę, aż on się pojawi w Fortnite'cie, czyli najprawdopodobniej jak wy to widzicie, no to już jutro.
a bardziej to dzisiaj o 2 w nocy. No ale generalnie, no bardziej już jutro będziecie mogli go po prostu zakupić w Fortnite. Generalnie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, zresztą wpadnijcie na mojego Instagrama, Łoziwety, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zostawcie tą łapkę w górę, napiszcie w komentarzu głośnik, a ja wam przypnę serduszko, także każdy komentarz treści głośnik serduszko jest. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, zresztą wpadnijcie na mojego Instagrama, jak już wam mówiłem. Nie dajcie się prosić, zapraszam was do dodania mi do znajomych, Łoziw.ety. No a ja się już będę z wami żegnał, trzymajcie się, no i cześć.